Buddha, Krishna, Jezus, to ponoć byli ludzie oświeceni. Ja tam z Buddy, o, bardzo lubię słowa Buddy, to jest w ogóle całe moje życie. Powiem wam o tym, ciągle się mówi się, że buddyzm polega na medytacji, 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 medytacji. Tylko tak naprawdę Buddha nie mówił medytuj, czy tam obserwuj, tak? Bo on używał słowa obserwuj, tylko mówił kochaj i obserwuj. Więc najpierw jest miłość i akceptacja, a dopiero wtedy może nastąpić pełna obserwacja. Obserwator może działać tylko wtedy, kiedy nie ocenia. Czyli bez obserwowania siebie z pozycji miłości, tak, mam swoją ciemną stronę, tak, zrobiłem w życiu mnóstwo dobani rzeczy, tak, ale kiedyś się wstydziłem, 20 lat temu, powiem wam taką bardzo moją prywatną historię, która mnie męczy od lat, może nawet ponad, miałem trochę kryzysu w moim życiu, wyjechałem do Niemca, do kolegi, którego poznałem, kiedyś to był Niemiec, on mi bardzo pomógł, no niesamowite rzeczy dla mnie zrobił. I mnie coś odbiło, byłem łebkiem, nie wiem co się wydarzyło i na koniec nagadałem mu dużo niemiłych rzeczy. I się mu po prostu wyniosłem. I przez 20 prawie lat żyłem z poczuciem winy i wstydu, że to był taki dobry człowiek, a ja tak się na koniec zachowałem jak frajer. I chciałem go przeprosić, dalej bym chciał, tak? Ale no nie mam jak się z nim skontaktować. Szukałem na Facebooku, go nie ma. Mail, którego kiedyś obsługiwał, już nie ma. Ostatnio pozwoliłem sobie sprawdzić numer telefonu, który miałem, no ale okazało się, że należy już zupełnie do jakiegoś innego łebka. I zawsze jak wracałem do tej sytuacji, to mogę powiedzieć, że ta sytuacja była dla mnie zła, bo ja mam poczucie winy i poczucie wstydu, ale to nie sytuacja była zła, tylko moja interpretacja. Dzisiaj jestem wdzięczny sobie, że zachowałem się jak ostatni dupek, bo przynajmniej teraz wiem, jaki nie chcę w życiu być. I ta sytuacja była mi potrzebna do tego, żebym mógł dzisiaj być takim, a nie innym człowiekiem, jakim jestem. I teraz jak sobie myślę o tej sytuacji, to mówię dzięki Ci, Henning, że pozwoliłeś sobie na to, że mogłem ja tak się w stosunku do Ciebie zachować. Dziękuję Ci, że spełniłeś swoją rolę, że pokazałeś się w moim życiu, bo dzięki Tobie ja dzisiaj jestem tym cudownym człowiekiem, którym jestem. Wszyscy jesteśmy cudowni, tylko trzeba do tego tak podejść. Rozumiecie, tak? Czyli nie sytuacje zewnętrzne, tylko ten. I teraz o ten chodnik jeszcze, dobra? Dokończymy. Więc mogę się potknąć i poczuć wdzięczność temu chodnikowi, że się wypierdzieliłem. No bo zobaczcie, skoro idę i się wypierdzieliłem, to znaczy, że nie byłem obecny, nie? A jak nie byłem obecny, to znaczy, że moje myśli były gdzieś pewnie w tym nocniku emocjonalnym. Myślałem, jak tam sąsiad krzywo na mnie spojrzał wczoraj na moją żonę i myślałem, jak go tutaj zakopać. Czy tam, taki żarcik, nie? Więc mogę podejść do krawężnika i powiedzieć mu, dziękuję Ci, mój kochany krawężniku, że mnie upomniałeś, że mam być tu i teraz. A być może dobrze, że teraz się wywróciłem, a nie pół kilometra dalej gdzieś na ulicy o samochód? Tego nigdy nie wiemy. No i może być też radość. Wypierdzielam się i się śmieję. My mamy taką sytuację, opowiem, bo mieliśmy taką koleżankę, byliśmy na kursie ekologicznym z żoną w zeszłym roku. Ona szła z aparatem, bo robiła zdjęcia, była taka dziura, wpadła do tej dziury i wyglądało to nie najlepiej. No i tam wszyscy lecą, patrzeć co się dzieje, a ona leży na tej ziemi, w tej dziurze z tym aparatem. Dobrze zareagowała? Dobrze, nie? I kochani, te polecam naprawdę, to jest moja Biblia, dobra, ja umiem wszystkie na pamięć, czyli wiem, jaki jest poziom świadomości, jakie uczucia, jakie emocje, jakie wizja życia i tak dalej, to mi jest bardzo potrzebne, dopiero mogłem, bo ja już od 8 lat jakby pracuję jakby z tym, ale tak naprawdę całkiem niedawno nauczyłem się tych poziomów na pamięć i dopiero teraz, kiedy je wszystkie umiem na pamięć i wiem, jaka emocja, jaka ocena jest w którym miejscu, to wtedy jestem w stanie nie tylko siebie kontrolować, ale teraz też wiem, kiedy moja żona jest w złości. I wiem, że jak moja żona wpadnie w złość, tak, to wtedy w tej złości mamy, co tam mamy, nienawiść przez chwilę. I wtedy życie jest wrogie, czyli jestem największym wrogiem przez chwilę dla mojej żony, tak? Żona wtedy mówi, że ona się zemści na mnie i będzie agresywna i straszne rzeczy. Ale kiedyś, opowiem wam właśnie to, jeśli moja żona wpadała w złość, wiecie, złośnice najbardziej kochają panowie, więc pamiętajcie o tym. Im bardziej złośliwa, tym bardziej was kocha, tak? Więc ma to swoje plusy. Ale kiedyś, kiedy moja żona wpadała w złość, no to ja wpadałem w złość na moją żonę. Więc zasilałem złość mojej żony, czy osłabiałem? No pewnie, że zasilałem. Żona swoją złością pokazywała mi, że moja złość jest jeszcze nieuleczona. Nieukochana we mnie. Ale dzisiaj, jak moja żona się złości, to patrzę sobie tak na nią i mówię, Boże, kochanie, jak ty jesteś piękna, jak się złościsz. I to rozpuszcza złość mojej żony. Tylko oczywiście mówię to szczerze, bo naprawdę jest piękna, jak się złości. Też sobie tak myślę, Boże, mówię, czemu ty sobie to robisz, kobieto, nie? Zamiast posprzątać z przyjemnością, to sprzątasz i wyzywasz. Ale to tak jest. I dobra, może ten, opowiem wam taką prywatną historię, mam nadzieję, że moja żona mi wybaczy, ale
Ale opowiem wam, co się zmieniło u mnie, bo o sobie chcę opowiedzieć tak naprawdę tą historię, dobra? Że jeśli coś nas w kimś wkurza, to znaczy, że to jest nasze. Byliśmy półtorej roku temu, mam takiego chrześniaka, do którego rzadko chodzę. Moja żona już krzywo patrzy. Ale poszliśmy do tego chrześniaka w zeszłym, jakby chodzę do niego tylko raz w roku, dobra? Więc jakby zapominam o imieninach, o dniu dziecka, ale wtedy raz w roku z poczuciem winy przychodzę do niego, kupuję mu takie wielkie klocki Lego i siadamy i układamy parę godzin, żeby to poczucie winy rozpuścić. Ale moja żona nie widziała się 2 lata z mamą Piotrusia i tak się dziewczyny skumały, że poszły na chwilę do kuchni, no i za pół godziny moja żona przyszła po mnie i mówi: Andrzejku, idziemy do domu. I ja byłem zły na moją żonę, że ona mi się opiła, ja chcę tutaj z moim chrześniakiem, tak, spędzić czas, a moja żona chce żyć do domu. Ale dlaczego byłem na nią zły? Bo miałem poczucie winy, że tak rzadko do niego przychodzę. No i zanim wyszliśmy, no to tam moja żona szczęśliwa, radosna, gadała głupoty, robiła głupoty, jak to każdy po alkoholu, tak? I też wracałem do domu zły, nawet mówiłem mojej żonie w samochodzie, że dzisiaj jestem zły na ciebie, nie zdałem egzaminu. Ale wiem, że ta złość jest niedobra, więc próbowałem to sobie rozkminiać. No i co się okazało? Dlaczego ja byłem zły? Na to, że moja żona się świetnie bawiła po alkoholu. Ale dlatego, kochani, ja już nie pijam alkoholu od dłuższego czasu. Znaczy pijam, ale nie opijam się, tak? Od dawna. Są o wiele lepsze rzeczy, które można spożywać, żeby móc się rozwijał, a nie degradował. I zmieniłem jakby te nastawienie, ale jak piłem, to piłem, jak piłem, to piłem dużo, jak to Polak, tak? I narobiłem, ja dopiero narobiłem głupot w moim życiu po alkoholu. I widać, uświadomiłem sobie, że ja nie ukochałem tego jeszcze w sobie, że piłem i robiłem głupoty. I dlatego złościłem się na moją żonę. Ale tak naprawdę na drugi dzień sobie to przemyślałem, mówię: Boże, czy moja żona nie zrobiła nic złego? Nikt poza mną tego nie zauważył, bo wszyscy byli najebani. A tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które robiła, to były śmieszne. No i od tamtej pory reaguję też radością na złość mojej ukochanej małżonki, tak? I oczywiście to nie jest takie łatwe, że się tak nagle przestawiamy, bo chciałbym tutaj też o tym opowiedzieć, bo nie można wypierać, uciekać i walczyć z emocjami, dobra? To też myślę, że może o tym powiem, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli przychodzi do nas jakaś emocja, to znaczy, że ta emocja musi do nas przyjść, bo my mamy potrzebę jej przeżycia. Emocje nie są nami. Myślę, że tutaj na tym, tak, ludzie na tym poziomie dokładnie wiedzą to, ale emocje można wejść w zło, znaczy można odczuwać w ciele złość i wejść w tą złość, tak, i zacząć być tą złością i wtedy ona będzie nam szkodzić. Zazwyczaj złość sama w sobie nie jest taka zła. Po złości bardzo często przychodzi poczucie winy, kochani, prawda? Jak nakrzyczymy na kochane, że małżonka, albo na dzieci, albo na przyjaciela, tak jak ja kiedyś, to przychodzi poczucie winy, jeśli poczucie winy jest o wiele niżej niż złość. Więc lepiej się nazłościć, ale ważne jest to, co przychodzi po tej złości. Czyli nakrzyczymy na tych mężów, co nic nie chcą robić, a potem: dobra, stary, chodź, kocham cię. To wszystko jest w porządku. Tak? Bo wy wyrzuciliście. Tu przed chwilą ktoś mówił, taki pan, bo akurat byłem przez chwilę mówca, właśnie mówił o tym, że emocje musimy my przeżywać, musimy je wydawać na zewnątrz. Nie musimy ich wyrzucać na zewnątrz, ale musimy je odczuć w ciele. I ja kiedyś, powiem wam, 15 lat temu zaczynałem pracować z różnymi rzeczami, zacząłem od takiej książki Sekret, może kojarzycie. Tak? Czyli książka, która mówi, że jeśli się boję, że coś się wydarzy, to się wydarzy. No i miałem taką dużą firmę, wtedy prowadziliśmy i tak sobie chodzę po tej firmie i nagle mówię: Boże, jak ja bym to wszystko stracił? I taki strach, że ja to stracę. Więc co przyszło mnie? Lęk przed lękiem. Bo ja zacząłem się obawiać tego, że wszystko stracę, bo się obawiam. Czyli lęk przed lękiem. I ta druga emocja, obserwatora emocja, jest o wiele silniejsza. I wszystko straciłem. I bardzo dobrze, że wszystko straciłem, bo miałem taki okres w moim życiu, że wycofałem się z życia zawodowego. Na chwilę nawet z moją kochaną małżonką zrobiliśmy sobie taką parę miesięczną przerwę i ja przez parę miesięcy przeżyłem totalnie sam i totalnie bez pieniędzy. I z perspektywy tego pół roku, powiedzmy, to był najpiękniejszy okres w moim życiu, bo ja siebie na nowo znalazłem. Odkryłem, że śpię na przykład, nie wiem, na niebieskim prześcieradle, bo tego nawet nie byłem świadomy, bo praca dom, to wszystko ogarniała moja żona. Tak? I jak ja siebie znalazłem, moja żona siebie znalazła, no to wtedy jako 2 pełne jabłka do siebie wróciliśmy i teraz jest cudownie, tak? Ale ja potrzebowałem tego czasu, żeby zrozumieć, że bez pieniędzy, pół roku, które przeżyłem całkowicie, to był najpiękniejszy czas w moim życiu. I dzisiaj, jak już mam znowu pieniądze, bo one przyszły, jak się przestałem bać, że je stracę, to już się nie boję, że ich stracę. Bo nawet jakby nie stracił, to ja wiem, że one znowu przyjdą i to i tak znowu spędzę sobie pół roku zajebiste, nie? I dlatego one są, dobra? Więc ważniejsze jest to, żeby
jakby to, ta emocja, która jest druga, ale może spróbuję wam powiedzieć, co ja. Jak zacząłem odczuwać lęk przed lękiem, bo jak zbankrutowaliśmy, wiecie, komornicy, różne rzeczy, to nie są fajne sprawy, odpowiedzialność mężczyzny za rodzinę, to jest najgorsze, co dobija, depresja i takie tam. I zacząłem odczuwać, pamiętam, że byłem na balkonie i zacząłem znowu odczuwać strach przed strachem, to co czuję, tak, do jakich rzeczy, które muszę zrobić. I stwierdziłem wtedy, bo już wiedziałem, że muszę doznać tej emocji, więc położyłem się na łóżku, odważyłem się, to jest ta odwaga, o której chcę powiedzieć, aby doznać tej emocji najmocniej w ciele, jak tylko potrafię. Więc zamknąłem oczy, zrobiłem medytację, czyli rozluźniłem swoje ciało i powiedziałem sobie tak, jaką emocję teraz odczuwam? Złość, okej. Okay. Gdzie ją odczuwam? No tu ją odczuwam. Jak mocno ją odczuwam? No kurde, cholernie mocno. Mogę mocniej? Mówię, tak, jestem gotów. I pamiętam, że jeszcze wtedy klnąłem do siebie, znaczy właściwie do tego lęku i mówiłem, tylko kurwa na tyle cię stać? Chcę więcej, jestem na to gotowy. Czyli z pozycji miłości, tak? No może tam bez tych wulgaryzmów, ale tak naprawdę odważyłem się na początku na to, ażeby pozwolić tej energii przejść przez moje ciało. Emocje to tylko energia, którą możemy odczuwać, bo mamy ciała i nic więcej. Emocja nie może być dla nas groźna, jeśli my będziemy ją obserwować z boku i pozwolimy na to. Jestem dzisiaj wkurzona na męża? Okej, mogę sobie na to pozwolić. Mogę być dzisiaj zła na niego jak cholera. Ale dlaczego jestem na niego zła? O co chodzi? Jeśli pozwoliłem temu lękowi przejść przez moje ciało, to ten lęk był przez chwilę bardzo mocny, potem odszedł i od tamtej pory lęk już nigdy mnie nie sparaliżował. Czyli nie doprowadził do takiej sytuacji, że czegoś się tak bardzo bałem, że nie byłem w stanie iść i coś zrobić. Mam paniczny lęk przed wystąpieniami publicznymi. Paniczny. A występuję, mam takie konferencje, gdzie występuję, gdzie jest 1000-1500 ludzi na sali. Wszyscy w garniturach, sami lekarze, naukowcy, wszyscy pod krawatami, a ja zawsze na bosakach, w krótkich spodenkach. Zawsze. Nawet tam. Tak? I zawsze wejście dla mnie na tą scenę, żeby tam stanąć przed takim ogromem ludzi, jest przerażające. Ale ja dzisiaj już akceptuję mój lęk. Po prostu okej, boisz się, jak każde wyjście twoje. Co masz zrobić? Nic, po prostu wychodzisz, gadasz, za jakiś czas minie. Okej? Okay? Dzisiaj byłem strasznie pobudzony, aż sam byłem zdziwiony, ale myślę, że to po tych igłach, bo się czułem tak troszkę nieswojo. Więc jeśli odczuwamy jakąś ciężką emocję, to okej. Okay. Uśmiechnijcie się do niej. Powiedzcie okej, okay, nie jestem robotem, dopiero zaczynam moją drogę życiową, tak? I dzisiaj odczuwam żal do Henka, że on tam powiedział mi w 2002 roku takie coś. I mogę sobie pozwolić na ten żal. Ale teraz trzeba się zastanowić w sobie, co ja mam takiego w sobie nieukochanego jeszcze, niezaakceptowanego, że słowa Henka spowodowały u mnie żal. Bo to nie Heniek spowodował u was żal, ani nie jego słowa, tylko wasze nieukochane. Ja na przykład uwielbiam wytatuowane pięknie ciała. Kocham to. Ale mój ojciec z lat 50., z samego początku, i dla niego tatuaże to kryminał. Więc teraz będzie ktoś pięknie wytatuowany i ja podejdę i powiem, wow, ale masz zajebiste tatuaże, a podejdzie mój ojciec, z którego więzienia wyszedłeś? Ta sama sytuacja. To my decydujemy. Okay? Jest jedno ale. Nie zawsze my możemy decydować o naszych emocjach. Kiedy nie decydujemy o naszych emocjach? Kiedy w naszym mózgu biochemicznie toczy się stan zapalny. Okay? Jeśli ktoś ma, nie wiem, depresję taką już biochemiczną, to trudno mu jest znaleźć w sobie siłę, żeby się zmienić. Jeśli ktoś ma schizofrenię, ktoś ma chorobę dwubiegunową, to trudno mu się będzie zmienić. Podam na przykładzie anoreksji, dobra? Anorektyczka patrzy w lustro, waży 30 kg, patrzy w lustro, tam jest tylko i wyłącznie co? Skóra i kości. Ale dlatego, że jej mózg nie działa prawidłowo, bo nie je, jest nieodżywiony, ma stany zapalne, bo zawsze anoreksja będzie powiązana ze stanami zapalnymi jelit, to wtedy ona patrzy w to lustro i ona naprawdę widzi grubą dziewczynę. Więc jak my chcemy ją przeleczyć? Jak my mówimy, jesteś za chuda, ona patrzy, co wy kurwa wszyscy pieprzycie, zobacz, jaka ja jestem gruba. I ona tak widzi. Dlatego, że oczy zawsze odbierają ten sam obraz. Ale nasz mózg przetwarza te informacje dla nas. I jeśli mózg nie działa prawidłowo, to on przetwarza te informacje inaczej. Dlatego są ludzie na przykład, którzy nie... Na przykład zimna... Ja znam takiego człowieka, którego boli, jak wchodzi do wody. Bo go woda, bo go boli. Ma takie odczucia ciała po prostu. Dla mnie woda jest najprzyjemniejszą rzeczą, jaką mogę sobie rano zrobić, bo zawsze biorę najpierw ciepły prysznic, a potem spokoję się 2 minuty zimnym. I bo człowiek szczęśliwy robi przynajmniej jedną trudną rzecz dziennie. Więc ja rano zaczynam od zimnego prysznica i dlatego lecisz, nie? Tak sobie kiedyś to wmówiłem i tak już działa. A on tego nie lubi. Tak? Więc jeśli nasz mózg jest w stanie zapalnym, to najpierw trzeba przeleczyć ten stan zapalny. A stan zapalny mózgu leczymy poprzez naprawienie układu pokarmowego.
ponieważ każdy stan zapalny mózgu, jeśli nie jest mechanicznym uszkodzeniem, czyli uderzyłem się głową, będzie odzwierciedlał stan zapalny jelit. Nie może być depresji, jeśli nie będzie stanu zapalnego jelit. Tak? Nie może być schizofrenii, jeśli nie będzie stanu zapalnego jelit. Ja sam jestem trochę depresyjny, sam przeżywałem, co w tym trudnym okresie, o którym mówiłem przez chwilę wcześniej, sam nawet chyba przez 3 miesiące przyjmowałem psychotropy. Nigdy więcej, są lepsze rzeczy, nie mógł, trudno je było tak odstawić, że to był po prostu fizyczny ból po odstawieniu psychotropu, był przeokrutny, ale to tak tylko mówię. Dobra? I ty. I teraz o czym chcę jeszcze powiedzieć? Kochani, świat jest naszym lustrem. My mamy całkowity wpływ na to, co będzie się dziać w naszym życiu. Całkowity, tak uważam ja i to testuję i to się naprawdę sprawdza. Ale nie mamy wpływu na to, co dzieje się teraz. Dlaczego? Dlatego, że to, co dzieje się teraz w naszym życiu, jest odzwierciedleniem tego, co my czuliśmy, w co wierzyliśmy, tak? Jakie mieliśmy myśli kiedyś. Ale te rzeczy, które się teraz wydarzają, są konsekwencją naszej przeszłości. I one się teraz wydarzają i teraz jak ja mam, my mamy wszyscy wpływ, ręczę wam, kochani, na to, co będzie was spotykać w życiu. Za chwilę, za jakiś czas. W jaki sposób? Poprzez reakcję na to, co was spotyka teraz. Tak? W związku z czym, jeśli ja mam coś w sobie nieukochane i nieuleczone, to ciągle będę spotykał to w moim, czyli nie wiem, ja, albo na przykład karma. Znacie takie pojęcie karmy? No i karma. Jeśli my przedostaniemy się na te wyżyny, czyli na te uczucia, czyli na tą miłość, na tą radość, pokój i tak dalej, to karma będzie znikać. Ale jeśli my komuś coś zrobiliśmy, nie wiem, czy w tym wcieleniu, czy w innym wcieleniu, czy może nasi rodzice zrobili, nie będziemy teraz wnikać jakby w szczegóły, bo tak dokładnie aż sam tego nie wiem, ale z jakiegoś powodu pewne rzeczy nam się przytrafiają. Czyli na przykład ktoś nas ciągle oszukuje, albo krada, albo coś gubimy. Tak? I teraz jeśli ktoś nas okradnie, to jak my reagujemy na to? Złością, mszczeniem się, poczuciem winy, poczuciem straty, tak, depresją i różnymi rzeczami. W związku z czym przyszła do nas karma i naszym zadaniem jest zdać egzamin, tak, czyli podejść z miłością do tych wszystkich trudnych sytuacji, które spotykają nas w naszym życiu. I teraz jeśli nasza reakcja na daną sytuację będzie z pozycji tych uczuć, to przyjdzie nowe lepsze, bo my zdaliśmy egzamin. Kiedyś piliśmy w poprzednim wcieleniu i dzisiaj mamy męża alkoholika i my tego męża alkoholika ukochamy i powiemy mu: kocham cię chłopie, dziękuję ci, że jesteś alkoholikiem, bo ty dla mnie spełniasz moją rolę. Jutro będzie taki cudowny gość tutaj, Mieczysław Bielak na scenie, 14:30, to jest trochę od niego. Wspaniały gość, bardzo zmienił zmianą jednego określenia całe moje życie. Do tej pory trudnych ludzi traktowałem jako katów, a ja wchodziłem w rolę ofiary. Ale Mieczysław powiedział, że to nie są katy czy kaci, to są egzaminatorzy. Czyli ci ludzie przychodzą do nas, ci niby kat, jako egzaminator i on nas sprawdza, czy my już jesteśmy gotowi na to, żeby pójść krok do przodu. Czy my jesteśmy gotowi już na to, żeby spłacić swoją karmę. Bo jeśli my piliśmy i byliśmy niedobrzy, powiedzmy w poprzednim wcieleniu dla kogoś, to w tym wcieleniu mamy pijaka w domu i on jest dla nas niedobry. I czego oczekuje ta karma, ten egzaminator? No miłości, czegoż on może oczekiwać od nas? My piliśmy w poprzednim wcieleniu, dobra, no tak trochę skaczemy, ale niech będzie. Nie ukochaliśmy się za to, jacy byliśmy, więc teraz musimy spłacić karmę. Więc teraz naszym zadaniem jest podziękować temu egzaminatorowi, polecam posłuchać Mieczysława, bo to jest jego, i powiedzieć mu: dziękuję ci, mój kochany egzaminatorze, za to, że pojawiłeś się w moim życiu. Dzięki tobie ja mogę zobaczyć, co jest we mnie nieukochane i nieuzdrowione. Dzięki tobie ja mogę się rozwinąć. Dzięki tobie ja mogę spłacić karmę. Wypełniłeś swoją rolę najlepiej, jak mogłeś. Tak? No nikt mnie tak nie wkurwi jak ty. Po prostu jesteś mistrzem świata. Dziękuję ci za to. Kocham cię za to. Nie chcę, żebyś się zmieniał. Bądź taki, jaki jesteś, bo ty przyszedłeś taki właśnie po to, żebym ja spełnić swoją rolę, więc jeszcze raz za to ci dziękuję. Jeśli to zrobicie z pozycji serca, naprawdę, to ten człowiek albo się on zmieni i przestanie pić, albo zmieni się wasz partner na przykład. Czyli jeśli ktoś was zwalnia z pracy, albo rozstajecie się z partnerem i wpadacie w złość, w nienawiść, a ta żona moja to wklała, srała, przepraszam, ale to tak była, to wtedy przyjdzie nowe lepsze czy nowe gorsze? Albo takie same, nie? Ale jeśli rozejdziecie się i podejdziecie, nie wiem, panowie do tej dziewczyny i powiecie: słuchaj, kochani, byliśmy ze sobą 10 lat, no dzisiaj nie możemy być już ze sobą, ponieważ to wiemy, ponieważ do siebie nie pasujemy, ale dziękuję ci za te 10 lat. Przeżyłem z tobą mnóstwo pięknych i cudownych chwil, no też mnóstwo mniej pięknych, ale dziękuję ci, przy tobie się rozwinąłem, nauczyłam, zrobiłam to, co chciałam, życzę ci jak najlepiej. To przyjdzie partner taki sam? Powinien przyjść już lepszy.
Więc kto decyduje o naszym życiu? No moje kochani, tylko to jest bardzo trudne, ponieważ trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje emocje na siebie. To jest pierwsza rzecz. I nawet jak nie wiem, jakie to będzie trudne, to rzeczywiście tak jest. I widzieć w innych, wszyscy jesteśmy jedno, dobra? W związku z czym jakby cały ten świat jest jednym, to jest jeden organizm. Ale ja wyznaję to, co mówi też Mieczysław, że ja jestem u szczytu tego podziału. Ja dla mnie, pani dla pani, pani dla pani. Czyli moja rzeczywistość jest wynikiem mojej kreacji, tylko i wyłącznie. Tak? Taki Matrix. I teraz chodzi o to, żeby nauczyć się postrzegać życie, to co mówił Budda, kochaj i obserwuj. Czyli patrzeć na to, co się dzieje w naszym życiu z pozycji miłości i akceptacji. Okej, tak się dzieje, ten pije i niech sobie pije, bo to jest jego życie, on sobie takie wybrał i niech sobie tak robi. Jeśli on teraz mi mówi, że ja jestem brzydki, krzywy i jakiś tam, to ja mu powiem, ale ty pijesz, ale ty jesteś piękny. Nie jest czasami tak, że ludzie wyglądają bardzo źle, jak pogadacie z nimi, to was mega zaskoczą i na odwrót? O, właśnie. Też to odczuwam często. Czasami w gabinecie, jak pacjent przyjdzie, pacjentka i wygląda na taką, co nic nie wie, a na końcu dowali takie 5 minut, że ja mówię, o, a teraz mi to pani mówi. Tak? Tak to wygląda. Więc my, kochani, czyli nasza reakcja decyduje o tym, co będzie się wydarzać w naszym życiu. Jeśli my nauczymy się kochać, nauczymy się akceptować, nauczymy się być odważni, czyli nie krytykować, i jeśli ktoś przyjdzie do nas i będzie dla nas zły, to ja mu za to podziękuję, bo on nie jest dla nas zły, tylko on jest dobry, bo my dzięki niemu coś musi się wydarzyć, to wtedy zmienia się całe nasze życie. I teraz, jak ja reagowałem złością na... Ja powiem, mam takiego bardzo dobrego przyjaciela i on ma taką żonę, która znowu żali się też bardzo, nie? Ale też jest, no, tam ciężko, łatwo z nią nie ma, mój przyjaciel, dobra? Ale ona często się żali, że mój kochany Maciuś jest taki, siaki, owaki i tak dalej. I co robi Maciuś? Maciuś do mnie dzwoni i on się żali, jak to jego żona się żali. Wie, Maciuś mówi, a ty przecież jesteś taki samego, no? No jak to? Mówię, no przecież przez pół godziny się żalisz, jak to się twoja dziewczyna żali. No, no tak. I ja byłem taki sam, ja reagowałem złością na złość mojej żony. Od czasu, kiedy nie reaguję złością na złość mojej żony, tylko radością, bo naprawdę odczuwam po paru latach ciężkiej pracy, bo to nie przyszło tak, kochani, tak? To było parę lat ciężkiej pracy. Dzisiaj, jak moja żona się złości, od razu mam uśmiech na twarzy. Mówię, Boże, ty jesteś śliczny, jak się denerwujesz. I to już idzie z automatu, ale potrzebowałem wielu, wielu miesięcy, żeby robić to nie z automatu. I nawet jak nie poszło to z automatu i byłem zły na moją żonę, to chodziłem i nie krzyczałem na nią, tylko chodzę po domu i zastanawiam się, co ja mam w sobie do naprawienia, żeby się na to nie złościć. Bo my nie możemy oczekiwać, jest 8 miliardów ludzi na świecie i co, kochani, my będziemy oczekiwać, że wszyscy ludzie będą się zachowywać tak, jak ja chcę? To nie jest to jest chore? To ja mam się nauczyć akceptować innych ludzi, nic więcej, tylko tyle, kochaj i obserwuj. To jest to najpiękniejsze z tego wszystkiego, co jest. Więc jeśli my się zmienimy, to zmienia się też świat na zewnątrz, bo świat jest naszym lustrem. Jeśli ja jestem całe życie nieszczęśliwy i postawię lustro tu przed sobą i będę patrzył w to lustro, to ja będę jakie odbicie widział? No nieszczęśliwe. I zobaczcie, jak nas programują. My musimy zmieniać świat zewnętrzny. Tak? Walczmy z systemem. Zawsze walka jest po końcu. System nie boi się tego, bo nie mamy szans walczyć z systemem. Kochani, system jest tak potężnie ustawiony, że my nie mamy żadnych z nich szans walczyć w taki sposób, żeby walczyć. Ale dlaczego system działa i funkcjonuje? System działa i funkcjonuje tylko ze względu na naszą uwagę. Ponieważ nasza uwaga jest w nieodpowiednim miejscu i może tym się podzielę, bo to jest dla mnie mega, mega ważne, moje odkrycie od niedawna. Kochani, włączamy telewizor, ja nie mam telewizora, 20 lat, my z żoną jak żyjemy, nie mieliśmy nigdy telewizora. Czy mamy telewizor, ale nie mamy anteny, bo nasze dzieci tam na plejce czasami zagrają. Albo tam włączymy sobie jakiś film tam raz na pół roku, nie z dzieciakami, jakąś bajkę i obejrzymy. Ale generalnie o co chodzi? O to chodzi, że co jest promowane w telewizji? Zwróćcie na to uwagę. Właściwie tylko dwie emocje. Główne. Strach? Nie tak jest? Strach przed tam, co tam, przed chorobą. Strach przed śmiercią po chorobie. Strach, że stracimy majątki. Ale zobaczcie, co robiły media alternatywne. Ja też. Straszyły w drugą stronę. Ja też to robiłem przez chwilę. Że straszyli nas przed szczepionkami, przed obozami. Tak, jakieś tam FEMA, tak, i tak dalej, i tak dalej. Teraz co robi telewizja? Straszy nas przed Rosją. A co robią media alternatywne? Straszą nas przed Ukrainą. Nic się nie zmienia. System osiągnął dokładnie to, co chciał osiągnąć. Czyli naszą uwagę w strach.
poprzez i jedne media, i drugie media, a my nieświadomie dajemy się nakręcać, musimy wyjść na ulicę, musimy coś zrobić, nienawidzimy go. No to jak go nienawidzimy, to system zrobił swoją robotę. My jesteśmy w nocniku emocjonalnym, więc co kreujemy? Nocnik emocjonalny. Więc żeby system, my ludzie jesteśmy dzisiaj bardzo świadomi, dlatego systemowi nie jest tak łatwo wprowadzać różne zmiany, tak jak to było kiedyś. Bo my jest już za dużo miłości w nas, za dużo zrozumienia, za dużo pięknych rzeczy. I system, tak jak my się rozwijamy, to system musi zrobić dużo więcej niż kiedyś. Dlatego powstała telewizja, radio i media. Po co? Po to, żeby nasza uwaga szła w nocnik emocjonalny. W strach przed wojną. Jak ja wejdę w strach przed wojną, to wykreuję sobie tą wojnę? Wykreuję. Mogę sobie ją wykreować naprawdę tam z Rosją, czy z Ukrainą, czy tam, nie wiem, z Żydami, czy ze Stanami Zjednoczonymi, no to już wiecie, możemy wymieniać i wymieniać, tak? Ale ja sobie wykreuję wojnę z żoną na przykład. Albo z pracodawcą, albo z sąsiadem. Więc wszystkie informacje, które pozyskujecie z zewnątrz, jeśli one w was wywołują lęk albo strach, to znaczy, że to nie jest dla was. I tyle. Wy musicie być świadomi, okej, ty mnie próbujesz przestraszyć, ale ja już to wiem, że ty mnie próbujesz przestraszyć. Dziękuję ci za to, że cudownie spełniasz swoją rolę. Naprawdę, kiedyś bym się przestraszył. Ale dzisiaj ja mam swoją rodzinę i skupię się na mojej rodzinie. Wczoraj z kimś rozmawiałem na swoim podwórku, żeby się skupić. Czyli ja się skupiam na moim życiu, ewentualnie na życiu mojej rodziny, w życiu moich najbliższych przyjaciół. Jeśli my zadbamy o to, żebym ja się dobrze czuł i w mojej rodzinie było dużo miłości, akceptacji, to świat pójdzie razem za tym. Ale telewizja promuje też nienawiść. Tak? Ja też kiedyś się na tym złapałem. Nienawiść do szczepionkowców albo antyszczepionkowców. Tak? Nienawiść do PiS, nienawiść do PO. Nienawiść do, nie wiem, TVN, nienawiść do TVP. A ja to oglądam dobrą telewizję. Kochani, telewizje wszystkie, to chyba tu wiecie, należą do jednych właścicieli i oni się kłócą na pozór tylko po to, żeby nas skłócać ze sobą. Żebym ja ciebie nienawidził, bo ty głosujesz na PiS, a ja na PO. Czy się żart, nie? Jako przykład. Jakie to ma znaczenie? Powiem wam, sam trochę oceniłem. Ostatnio byłem, bo mam rozwaloną łąkotkę, zamkniętą łąkotkę, zerwane. W związku z czym już nikt mi nie był w stanie pomóc. Ostatnio byłem na rezonansie, żeby zobaczyć, co tam jest w środku, żeby potwierdzić diagnozę. I wszyscy bez masek tam siedzieli, ja siedział jeden bez masek, gość w masce. I tak sobie przyszedłem, mówię, kurwa, jeszcze do tej pory. Nie? Już oceniłem, już, tak pierwsza moja ocena. Każdy osąd, jeszcze jedną rzecz wam powiem, ostatecznie okazuje się osądem o nas samych. Co pamiętajcie sobie to? Zawsze jak kogoś ocenimy, to tak naprawdę to jesteśmy my. My sami siebie musimy oceniać, zawsze. Coś jest w nas takiego, że my go oceniamy, że jest taki, a nie inny. Bo my tego czegoś w sobie nie ukochaliśmy, albo kiedyś robiliśmy i teraz wypieramy i tak dalej. Ale do czego dążę, kochani? Aha, z tym gościem. No i ten gościu coś tam gadał do różnych ludzi, zagadywał, był taki fajny, tak mi się nie chciało z nim gadać, akurat siedziałem koło niego. On mi zadał pytanie, czy ja też z tego słucham, ja mówię, że nie, z kolanem. I przyszło mi tak, mówię, wiesz, w masce jesteśmy, się nawet nie chcę z tobą gadać. I od razu sam siebie złapałem, mówię, oj, halo, halo, jędruś, gdzie tu jesteś, miłość, akceptacja. I zacząłem z nim gadać. No i okazało się, że gość naprawdę całkiem fajny, ale powiem wam, co się wydarzyło. No i on mówi, że go tutaj ze stawami z nogą, bo zachorował na COVID-a i to poszły mu stawy. Nie? A ja mówię, szczepił, ale ja tak cichutko poczekałem, pogadaliśmy, po minucie czasu zapytałem, a szczepił się pan też? A on mówi, no tak, szczepiłem się, ale 2 tygodnie temu po tym zachorowałem. Ja mówię, a może to nie po tej chorobie, tylko może po tej szczepionce panu tak stawy siadły? Grzecznie, nie narzucając. I gość tak siedzi i mówię mu zaskoczeniu, ty, a wie pan co, że chyba ma pan rację? Bo on mówi tu i Heniek jakiś tam z jego rodziny umarł, drugi dostał udaru, trzeci dostał coś tam po tych szczepieniach. Fajnie, że się nie nagrywa, to mogę wreszcie powiedzieć. Użyć słowa szczepienie, bo to teraz zakazane, wiecie. Jestem też na czarnej liście tam na YouTubie i na Facebooku, więc tak to wygląda. Więc nie wolno oceniać, trzeba mówić z miłością, nie wolno narzucać wszystkich, każdych rzeczy. Jeśli ja rozmawiam z kimś o jedzeniu, bo jestem bardzo zamknięty, jeśli chodzi o jedzenie już, bo uważam się za profesjonalistę w tym, i czasami powiem coś może i za mocno i tak dalej, ale ja zawsze szanuję to, jak każdy inny je. Nigdy mi to nie będzie przeszkadzać. Dzisiaj nawet obiadek jedliśmy z kolegą weganem. Ja jem tylko mięso, kolega jem tylko rośliny. I nawet przyszedł na mój wykład posłuchać i pogadać. Bo dlaczego my się mamy nie lubić, bo on inaczej je? Bo on głosuje na inną partię polityczną? Bo on się szczepił? Bo on jest ze wschodu, a ja z zachodu? Przecież to jest chore, kochani. Wszyscy jesteśmy jedno. I nie możemy dawać się skłócać. I bardzo was proszę, żebyście myśleli o tym, żebyście nie dawać oszukiwać. I nie dawać skłócać, że ja mam kogoś nienawidzić, bo zagłosował na TVN, albo na PiS, czy tam na PO. Tak?
to kompletnie nie ma znaczenia. Powiem wam jeszcze jedną moją historię o tym, dobra, bo chcę prywatnie, to cię prywatnie polecę. Miałem niskie poczucie własnej wartości za dziecka. Moja mama kochana, moja mama zawsze chciała, żebym był lekarzem, nie wiem, prawnikiem i zawsze wymagała ode mnie, wymagała i to wzbudziło we mnie lęk. Tak, dzisiaj mam taki lęk, żeby się sprawdzić. Dlatego przed wyjściem na scenę odczuwam lęk, bo to jest taka ta trauma gdzieś tam z dzieciństwa, żeby dobrze wypaść. Dzisiaj mam już gdzieś, co wy sobie o mnie pomyślicie, ponieważ wiem, że to, co sobie o mnie pomyślicie, to jesteście wy sami. Więc widzimy w innych siebie, więc widzimy tylko swoje cechy charakteru w innych ludziach. Te wyparte, te niezaakceptowane, bo to nie jest to, że te, które my mamy teraz. Tak? Moja żona na przykład jest zadaniowcem. Dlatego ja jestem emocjonalny, więc ja jak coś robię, dla mnie najważniejsze jest, żebym ja się w tym dobrze czuł. Dla mojej żony nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że moja żona się dobrze czuje tylko wtedy, kiedy spełnia zadania. I ona może podczas tych zadań, czyli sprzątania domowego, krzyczeć, wyzywać, coś tam, ona i tak się dobrze czuje, bo robota jest zrobiona. Tak? I teraz jak ktoś robi coś mniej, albo nie posprząta, to moja żona się złości. Dlaczego? Dlatego, że moja żona nie zaakceptowała w sobie tego, że może raz na jakiś czas odpuścić, nie? I że może być leniwa, i może sobie na to pozwolić. Ale moja żona nie może, więc też nie pozwala innym. Więc jak moja żona sobie ukocha w sobie, że może być czasami bałagan i nieposprzątane, to też będzie kochać to w nas, że ma trzech facetów w domu, nawet czterech bez kod jeszcze. I my trochę mniej dbamy o ten porządek, nie? Ale wrócę. Miałem niskie poczucie własnej wartości, podbijałem sobie to poczucie własnej wartości podrywaniem dziewczyn za młodu, a że byłem nieśmiały, bo miałem niskie poczucie własnej wartości, więc chlałem. I wtedy wszystko szło. Teraz już nie piję, bo mam żonę, nie muszę podrywać, więc wiecie, nie mam już potrzeby. Ale tak całkiem poważnie. Byłem też osobą przez to, że moja mama była wymagająca i osądzająca, więc ja też mocno osądzałem siebie, ale że miałem niskie poczucie własnej wartości, więc nie chciałem się przyznać sam przed sobą, które moje cechy charakteru są słabsze, tylko je wypierałem, więc też byłem oceniający dla innych ludzi. W związku z tym, że miałem niskie poczucie własnej wartości, więc miałem strach przed ocenianiem. Jak mnie oceniali inni ludzie i coś mi mówili do mnie, to ja to bardzo mocno brałem sobie do serca. Dlaczego? Takich ludzi też spotykałem na swojej drodze, no bo taki właśnie ja byłem. Ale w pewnym momencie mojego życia się to zmieniło, ja się obudziłem i stwierdziłem, że wow, jestem zajebisty. Jestem właśnie taki, jaki chciałbym być. I rzeczywiście zrobiłem w życiu to do bani, dalej robię do bani, mam takie słabości, ale to nie ma kompletnie znaczenia. Jestem inny niż inni ludzie i dobrze, że jestem inny niż inni ludzie, bo ja nie chcę być tak, jak oni, ja chcę być taki, jaki ja jestem. Jak to uświadomiłem sobie w moim życiu, to zaakceptowałem siebie takiego, jakiego jestem, to przestałem oceniać innych ludzi. A jak przestałem oceniać innych ludzi, to też grono moich przyjaciół się zmieniło. I wszystkich wokół mamy teraz ludzi, którzy są cudowni i wspaniali, naprawdę z pewną świadomością mogę to powiedzieć. Dlaczego mamy cudownych i wspaniałych ludzi wokół siebie? Bo my się zmieniliśmy. A nie, że ja, tak jak w internecie teraz mówię takie, uciekaj od toksycznych ludzi, oni zabierają ci energię. Toksyczni ludzie nie zabierają ci energii, to ty pozwalasz im zabierać sobie energię. Dlaczego spotykasz toksycznych ludzi na swojej drodze? Bo sam musisz być toksyczny. Musisz mieć nieukochaną tą toksyczność w sobie. I dlatego ich spotykacie na swojej drodze. Ja też czasami, kochani, to nie jest tak, że ten, tylko że teraz moja reakcja na nich jest już inna. I im częściej mam pozytywną reakcję na toksycznych ludzi, tym rzadziej ich spotykam w życiu. Albo oni są mniej toksyczni, albo tylko trochę. Więc mój świat się zmienił. Żebym ja mógł mieć lepsze relacje z moją żoną, to ja musiałem się stać lepszym. Żebym ja mógł mieć lepsze relacje z moimi dziećmi, to ja muszę być dobrym ojcem. A często jest na odwrót, nie? My oczekujemy od naszych dzieci, że one będą tak, jak my chcemy, żeby one były. Nasze dzieci są takie, jakie my jesteśmy, jacy my jesteśmy. Nasze dzieci patrzą i są i chłoną. Nie uczą się poprzez to, co my do nich mówimy, tylko uczą się poprzez to, co widzą. Więc my możemy pić od rana do wieczora codziennie piwko i mówić dzieciom, nie pijcie alkoholu. Mogą nie pić, nie? Bo on popatrzy, powie, kurde, nie chcę tak jak ojciec skończyć. No więc jakby tak mniej więcej to wygląda. Dobra? Z tej strony. Teraz jeszcze powiem o jednej rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna. Gdzieś rok temu, czy tam dwa lata temu, cały rok z tym spędziłem. Miłość do samego siebie. Okej? Okay? Jakby wy jesteście mną, czyli wszyscy jesteśmy jedno, ale żebym ja mógł pokochać mocno moją żonę, to najpierw ja muszę mocno pokochać siebie. Jest tak czy nie? I zobaczcie, tutaj system też nam zaprogramuje nas. Musisz kochać Boga. Musisz kochać męża, musisz kochać dzieci, musisz kochać rząd, nie? Musisz kochać TVN. Ale nie wolno ci kochać siebie,
Bo jak będziesz kochał siebie, to jesteś egoistą. To jesteś narcyzem. Tak? To jesteś, to kim tam jeszcze? Samolubny jesteś. W ogóle samolubny dla mnie ma dobre znaczenie. Dobrą, tak mówi się, rzeczywiście to jest słowo, które się źle odbierane jest przez nas. Ale samolubny, czyli lubię siebie, to dobrze, że siebie lubię, czy źle, że siebie lubię? No chyba dobrze, nie? I teraz jest tak. Mówi się, że ktoś, a jak ty mówisz, że jesteś super, to jesteś egoistą. Kochani, egoizm to brak miłości. Ego to brak miłości. Tam, gdzie nie ma miłości, to jest ego. Jak nie ma ego, to jest miłość. Tak? Są takie cudowne substancje jak MDMA na przykład, czyli tak zwana ekstaza, po której znika ego i wtedy wszyscy jesteśmy w błogości, w ekstazie. Tak to się dzieje, oczywiście to trzeba robić bez tych substancji, ale tylko mówię, że tak można. Więc teraz, kiedy, na czym polega egoizm? Egoizm to jest to, że ja dbam o swój tyłek waszym kosztem. To jest egoizm, czyli musi być drugi człowiek, którego ja wykorzystuję na swoje potrzeby. Ale jeśli ja rano wstanę i zamiast pójść na papierosa, to się porozciągam 5 minut. Zamiast ponarzekać, jaki mam przerąbanie trudny dzień, to podejść do żony i dać jej buziaka. Zanim zaczynać od razu dzień, to wejść sobie pod prysznic i posiedzieć tam z ciepłą wodą, z zimną wodą, zrobić sobie coś smacznego na śniadanie, spokojnie go zjeść i wtedy dopiero wyjść do pracy. To jest egoizm? No ale tak nawiano, nie? Narcyzm. Narcyzm też nie występuje, jeśli chodzi tylko o mnie. Narcystyczne osoby to są osoby, które muszą się porównywać z innymi osobami. Czyli ja to jestem zajebisty, a ty? No popatrz na siebie. To jest narcyzm. Ale jak powiem, ja jestem zajebisty tak samo jak i ty, to już nie jest narcyzm. Ale żebym ja mógł zobaczyć, jaki ty jesteś zajebisty, to najpierw ja tą zajebistość muszę zobaczyć w sobie. Przepraszam za słowa, mam nadzieję, że mogę sobie tutaj to pozwolić. Ale mówi się miłuj bliźniego swego jak siebie samego, tak? My to robimy z automatu, kochani. My nie musimy tego przykazania mieć, bo wszyscy dokładnie tak się zachowujemy. Traktujemy innych dokładnie tak samo jak siebie. Ja mam taką cechę charakteru, że ciągle się poprawiam. Jeżdżę na snowboardzie i ciągle robię nowe rzeczy, ciągle i uczę się nowych rzeczy z roku na rok, bo kocham to robić. Im więcej nowych rzeczy umiem, tym bardziej mnie rajcuje ta jazda. Ale moja żona nauczyła się jeździć i jej to wystarczy. I teraz jak ja jeżdżę samochodem, to sobie poprawiam, może tu bym mógł to zmienić wcześniej, albo to wolniej, albo coś, więc jak jadę, moja żona prowadzi, to ja też jej mówię, że może by tak zrobiła, albo tak zrobiła. I moja żona się na mnie złości. Przestań mi mówić, co ja mam robić. Ale ja jej nie mówię tego, że moja żona, dlaczego? Dlatego, że moja żona uważa, że jak ja jej mówię, że coś może poprawić, to znaczy, że uważam, że moja żona robi coś źle. Ale jak ja chcę coś w sobie poprawić, to nie tylko dlatego, że robi coś źle, tylko dlatego, że mogę coś robić jeszcze lepiej. Tak? Rozumiecie, co chcę przekazać? Dlatego ta sama ktoś, ja tak siebie traktuję, bo ja siebie ciągle poprawiam, więc ciągle poprawiam moją kochaną małżonkę. No, czy staram się tego nie robić, oczywiście, wiecie, no tak, pracuję nad tym, ale zawsze robię to z dobrą intencją, żeby jej łatwiej było te biegi zmieniać czy prowadzić ten samochód. Ale mojej żonie jest łatwo, tak jak się nauczyła. Na przykład. Dobra? I tyle. I kochani, jeśli wszystkich innych traktujemy dokładnie tak samo, jak traktujemy siebie. Więc jeśli macie partnera, miłe panie, który siebie nie kocha, to nigdy też nie zobaczy waszej miłości w stosunku do niego i nie przyjmie tej miłości w stosunku do niego. Jak wy siebie nie kochacie, to chociażbyście mieli najcudowniejszych ludzi wokół siebie i najpiękniejszych partnerów i partnerki, to i tak wy nie dopuścicie swoim brakiem miłości siebie do tego, żeby wasz partner mógł tak naprawdę kochać. Kiedyś w gabinecie miałem babeczkę, która przyszła i mówiła, że jeden partner ją bił, drugi się znęcał fizycznie, drugi psychicznie, coś tam. Więc zadałem jej po chwili pytanie, a ja mam takie pytanie do pani. A czy pani w ogóle siebie kocha? Pani siebie szanuje jakkolwiek? I ta pani oczywiście płakała przez kolejne 10 minut. Powiedziała, że nie. No więc jeśli pani siebie nie szanuje, to jak chce pani przyciągnąć do swojego życia partnera, który będzie panią szanował? Rozumiecie to, mam nadzieję, co ja mówię? Nie ma innej możliwości. Dlatego trzeba, kochani, jestem jak jestem. Narobiłem w życiu mnóstwo do bani rzeczy, ale wszystkie te rzeczy do bani nie były do bani, bo one mi były potrzebne, żebym ja zobaczył, co ja chcę robić w życiu, a czego nie chcę robić w życiu. Co robię, czuję się dobrze, co mi dostarcza energia, co robię, co się czuję źle i kończy się energia. Ja mam jeszcze czasu? Nie mam już, dobra, to już zakończę, to i zaraz opowiem. Dobrze? Więc chciałbym, kochani, żebyście wyszli. Po pierwsze, kochaj i obserwuj. Powtarzajcie sobie to codziennie, ja na każdym kroku sobie to robię. Kierowca ciężarówki zajedzie mi drogę, ja ty kochaj i obserwuj. Jak to szybciej jeździ, to wiecie, co to znaczy kierowca ciężarówki, który wyjeżdża na dwupasie, tak? Kochaj i obserwuj, przede wszystkim siebie. Trzeba siebie zaakceptować i pokochać takim, jakim się jest.
energia idzie, jeszcze powiem jedno zdanie, mam nadzieję, o, cześć Grzesiu, dasz mi jeszcze 3 minutki, bo ty jesteś po mnie. To też jest wege gość, ja widzicie, jestem karniworem i też się kochamy. I tak ma być. Porównujemy się na zdjęciach. Tak jest. I tak ma być, bo my mamy się łączyć, a nie dzielić, kochani. Tak, to jest najważniejsze z tego wszystkiego. Ale, kurczę, już uciekło mi to, co teraz chciałem powiedzieć. No właśnie. No dobra. W każdym bądź razie, kochani, to tak na koniec podsumowując. Wasz świat i rzeczy, które wam się wydarzają, ludzi, których spotykacie, wasze emocje, to wszystko zależy od was. Od waszych reakcji na dane sytuacje, które się teraz zdarzają. I w związku z czym, że macie mnóstwo nieukochanych jeszcze, niezaakceptowanych rzeczy w sobie, ja oczywiście też, to nie jest proces, który od razu sam przychodzi ze wszystkim, to będziecie na swojej drodze spotykać ludzi, którzy będą was złościć, będziecie się bać, będą was spędzać w poczucie winy, w poczucie wstydu, będziecie mieć depresję przez nich, tak? Będą rzeczy, które będziecie mu chcieli mieć, a muszę to mieć pożądanie, czyli zniewolenie, bo jak ktoś musi mieć jakąś substancję, to jest od niej zniewolony. Ktoś pije codziennie alkohol, jest zniewolony od alkoholu. Tak? Jak ktoś potrzebuje ciągle, nie wiem, codziennie pali zioło, będzie zniewolony od tego zioła. Aczkolwiek od alkoholu można się uzależnić fizycznie, a od zioła nie. Co uzależnienie od zioła raczej nie występuje. Występuje uzależnienie od dopaminy, czyli od potrzeby zmiany podświadomości. Jeśli chcemy uciekać od naszych emocji, to może jeszcze o tym powiem na końcu i powiem. Przychodzą do nas emocje i możemy od nich uciekać. Tak? Nie, ja nie chcę, nie będę dzisiaj zły na ciebie. Ja tutaj, gość mówił, kawka na scenie, miłość, 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 miłość. To jest już ucieczka, tak? Albo wyparcie. Uciekamy zazwyczaj w coś. Jeśli ja mam cudowny dzień dzisiaj i wieczorem się napiję, albo sobie zapalę, albo zrobię jeszcze coś innego, to jest super. Ale jeśli ja mam do dupy dzisiaj dzień, przepraszam za słowo, ale chcę podkreślić, albo cały tydzień i przychodzę do domu i mówię, Boże, muszę się dzisiaj napić, bo już mam dość tego tygodnia, to jest pierwszy krok do końca. Rozumiecie? To już wiem, o co powiem ostatniego, to jak już jestem w tym temacie. Jest serotonina i dopamina, kochani. Serotonina jest hormonem szczęścia, a dopamina jest hormonem przyjemności, nagrody. I teraz nam się wydaje, że to jest jedno i drugie to samo. Ale tak naprawdę biochemia, bo to jest też mój drugi dział, którym się zajmuje jedzenie, zapraszam jutro o 10:15, o jedzeniu będę opowiadać. To jeśli ta dopamina, czy to jest przeciwieństwo, jeśli jest wysoko serotonina, to dopamina jest bardzo nisko. Jeśli jest dopamina bardzo wysoko, to serotonina jest nisko. Więc te dwie rzeczy nie idą w parze ze sobą. I to nie znaczy, więc jak my jesteśmy szczęśliwi, ja jestem teraz szczęśliwy, to nic nie potrzebuję. Tak? To jest serotonina. Jest mi dobrze, nie muszę się napić, mogę się napić, mogę sobie zapalić. Ale nie muszę, bo to jest serotonina, jestem szczęśliwy. Zapalę sobie, to jestem też szczęśliwy, nie zapalę sobie, też jestem szczęśliwy. Okej? Ale problem polega w tym, że dopamina też jest okej, bo my zasługujemy czasami na nagrody, nawet powinniśmy sobie te nagrody dawać. Tak? Bo zasługujemy na nie. Ale kiedy dopamina idzie w parze z kortyzolem, czyli ze stresem, to wtedy dochodzi do uzależnienia. Bo wtedy potrzebujemy dopaminy i musimy ją mieć i uciekamy od emocji. I ta ucieczka nas zgubi. Nie wolno uciekać. Więc jeśli macie dobry dzień, możecie robić co chcecie. Jeśli macie kiepski dzień, pochodźcie sobie z tymi emocjami. Napijecie się jutro, czy zapalicie sobie jutro, czy tam, nie wiem, co tam robicie. Nie będę wnikał, bo na takim festiwalu myślę, że tutaj dużo chemii moglibyśmy wymieniać. Tak? Więc nie uciekamy, akceptujemy i tyle. I pamiętajcie, że jeśli coś was złości w czymś, w kimś, to znaczy, że to jest wasze. I wszyscy jesteśmy jedno, i wszyscy ludzie są jedni. Kochajmy się, dziękuję wam, kochani, bardzo. Wszystkiego dobrego.